Jednym z takich pomysłów jest właśnie walka z mężczyznami. Natomiast jeśli chodzi o Jasia, jako lewicowiec raczej nie może odmówić walki ze mną ze względu na to, że jestem kobietą, bo to by była dyskryminacja. Natomiast drugim takim pomysłem na walkę damsko-męską jest walka z Nitro. Nie spodobało mi się to, co powiedział w jednym z wywiadów. Jesteśmy z Ewą Piątkowską, która gości dzisiaj na kanale Koloseum. Witam Cię, Ewa, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ewa, w maju minął rok, odkąd nie widzieliśmy Cię między linami. Powiedz mi po pierwsze, dlaczego tak długa przerwa, a po drugie, co w tym czasie robiłaś, bo widzieliśmy Instagramy, że byłaś sparring partnerem chociażby Kamili Wybrańczyk ostatnio, ale co się tak dokładnie działo u Ciebie przez te ponad 12 miesięcy? Przygotowywałam się na początku zeszłego roku do debiutu w MMA, ale niestety doznałam kontuzji i przez prawie rok nie trenowałam, więc akurat wtedy w maju, kiedy stoczyłam walkę bokserską, stoczyłam ją z kontuzją, która mi tak bardzo nie przeszkadzała, nie dokuczała w boksie, ale na sparingi MMA jeszcze dosyć długo nie wróciłam. Powróciłam dopiero jakieś 2 miesiące temu. I od razu tak po tygodniu czy po 2 tygodniach treningu właśnie poszłam na te sparingi do Kamiszki, bo przygotowywała się do walki. No i zrobiliśmy ze sobą kilka treningów, trochę sparingów, nie takich na 100%, ale bardzo fajne doświadczenie. Myślę, że obie z tego dużo wyniosłyśmy. No i teraz przygotowuję się już do swojej walki, bo wkrótce chcę zadebiutować właśnie w MMA nareszcie. W jednej z federacji freak fightów, więc jestem już teraz na treningach regularnie. Okej, to zanim porozmawiamy o tym, co u Ciebie w najbliższych miesiącach, to jeszcze chciałbym wrócić do tych sparingów. Kamila tę walkę przegrała, ale dla kogoś takiego jak Kamila, dla osoby, która nie ma wielkiej styczności z boksem, nie była to żadna ujma, bo po prostu no. No wiesz co, tak, przegrała tę walkę na punkty, tak jak przewidywałam, tak jak się spodziewałam. Niestety nie było to ładne widowisko, walka była bardzo, bardzo nudna. No i szczerze to dla Kamili brawo, bo wyszła do walki właśnie z osobą, która jest doświadczona w sportach walki, natomiast no Ewa trochę narobiła nam pięściarką obciachu taką postawą, bo teraz całe środowisko MMA dziwi się, jak mistrzyni świata w boksie może tak słabo prezentować się w MMA, zresztą takie były już głosy po tej pierwszej walce, bo nie jest wstydem przegrać w MMA, bo wiadomo, że to jest całkiem inny sport, jednak nawet z Lil Mastis, z youtuberką, kiedy walczyła w stójce, to wyglądała po prostu słabo. No i my wiemy, my, którzy śledziliśmy jej karierę w boksie, wiemy, dlaczego tak jest, no ale dla tego całego środowiska MMA jest to rzeczywiście zagadka. Brawo dla Kamiszki, że w ogóle, że podjęła się tego, że wyszła do tego oktagonu, natomiast no, walka pozostawiała wiele do życzenia i nie było to porywające widowisko, delikatnie mówiąc. A te Twoje doświadczenia z Kamilą na sparingach, czy Kamila potem w walce zrobiła to, co miała zrobić, czy to było zupełnie co innego? No myślę, że mogła trochę bardziej zaryzykować, bo wiadomo, że trochę się obawiała ciosów, jak wychodzi się do kogoś większego z lepszym zasięgiem i do kogoś, kto przez tyle lat trenował boks, to nie jest tak łatwo wejść ten zasięg ciosów. Natomiast z drugiej strony też było bardzo dużo strachu. Ewa też bała się do niej podejść i walka wyglądała tak, jakby nie chciały w ogóle walczyć, nie chciały się dotknąć i chciały tylko przetrwać pełen dystans bez jakiegokolwiek uszczerbku, nie robiąc sobie krzywdy. Dokładnie, no dobra, to Ewa, teraz o Tobie. Wróble na mieście ćwierkają, że podpiszesz kontrakt z Prime. Czy to jest prawda, czy nieprawda? No o tym jeszcze nie będę mówiła. Jeszcze nie podpisałam żadnego kontraktu, coś tam jest na stole, ale dopóki nie podpiszę, to nie będę mówiła o żadnych federacjach, o żadnych nazwach federacji, tym bardziej, że są jakieś tam pomysły na walki pojedyncze w różnych federacjach, więc nie, na razie nic nie będę potwierdzała. Okej, ale mówimy o federacji freakowej, czy też, nie wiem, chociażby o KSW i innych poważniejszych, jeśli chodzi mówimy o freakach, wiesz, bo jestem w sportach walki już od kilku lat i karierę bokserską zawsze traktowałam poważnie, miałam bardzo duże ambicje i teraz jak przechodzę do innej dyscypliny, to po prostu chcę się tymi sportami walki dla odmiany pobawić.
dlatego nie myślę o tej karierze poważnie. Znaczy wiadomo, że jak już będę wychodziła do oktagonu, to będę zawsze chciała wygrywać, natomiast wolałabym zrobić to z uśmiechem, z przymrużeniem oka, a nie tak na poważnie, jak traktowałam boks. Okej, no to na razie nie możesz powiedzieć, o jaką federację chodzi, to powiedz chociaż mniej więcej, kiedy możemy się spodziewać Twojego debiutu w klatce w oktagonie. Myślę, że wczesną jesienią. Okej, dobrze. Powiedz mi, bo przed chwilą też wspomniałaś, że Ewa Brodnicka narobiła Wam pięściarką sporo wstydu tymi dwoma walkami na High League, więc teraz rozumiem, że Ty będziesz chciała pokazać, jako też była mistrzyni świata, że pięściarki w MMA potrafią w tej stójce jednak dużo więcej. No zdecydowanie. Nie będę się czepiała jej umiejętności w parterze, bo tutaj nie ma się co naprawdę spodziewać cudów po kilku miesiącach treningów, natomiast tej walki w stójce wyglądały fatalnie i wiele osób mnie pyta, jak to możliwe, przecież ona była mistrzynią świata przez tyle lat, jak to możliwe, że ona nie potrafi się bić w stójce, nie potrafi boksować, bo nawet nie mówimy o kopnięciach. No i co tu dużo tłumaczyć, no wiadomo, kariera ta była ratowana przez sędziów wiele razy, ona nie powinna mieć jednej porażki, tylko 6 czy 7, wiele razy po prostu były to ordynarne przekręty podczas jej pojedynków, przekręty sędziowskie, przekręty, werdykty, walki, które przegrywała, oficjalnie wygrywała, poza tym ten pas dostała bez walki, dostała go po prostu jakoś tam pod stołem, kupił jej promotor i później tylko go musiała bronić, no a te obrony wyglądały jak wyglądały, nawet już nie mówię o werdyktach, tylko sam przebieg tych walk był taki, że no nie dało się tego oglądać, to był clinch, clinch i jeszcze raz clinch, zero boksów w boksie i teraz nie dziwię się, że wychodząc do walk MMA, nawet do takich zawodniczek jak właśnie Kamiszka, która no, z całym szacunkiem, ale sportowcem nie jest, to Ewa po prostu jest obsrana po pachy i boi się zrobić cokolwiek, dlatego że w boksie zawsze ratował ją klincz, a tutaj jak sklinczuje, to zaraz zostanie przewrócona i uduszona. W tych walkach freakowych, federacjach freakowych też nie zawsze do końca chodzi o to, co jest w klatce w oktagonie. Ewa akurat, jeśli chodzi o ten drugi aspekt, czyli te wszystkie konferencje, dymy i tak dalej, no czuję się jak ryba w wodzie. Powiedz mi, czy ty jesteś gotowa na ten świat, bo nawet Zbigniew Raubo, z którym rozmawiałem, który przecież też na High League'u miał swojego zawodnika, no był w głębokim szoku potem, jak z nim gadałem po gali, że kompletnie inny świat. Co prawda był pod wrażeniem, bo była pełna hala, doping znakomity, no ale jednak te konferencje, ważenia, no tam się rządzą troszeczkę innymi prawami. No tak, wiadomo, że to jest taki dziwny świat dla nas, dla sportowców, którzy wywodzą się z boksu, z tego z tradycyjnej dyscypliny, te konferencje, ważenia wyglądają zupełnie inaczej. No jestem bardzo ciekawa, oczywiście będzie to dla mnie nowość, ale uważam, że poradzę sobie, że też się będę mogła tym bardzo dobrze bawić i mogę się w czymś takim odnaleźć. Ale zamierzasz mówić potocznie w tym języku freakowym, robić jakieś dymy na konferencjach, czy jakieś inne ekstra rzeczy szykujesz? Wiesz co, no, jak się to robi sztucznie, to też widać, że to jest przygotowywane, ale no, są takie osoby, z którymi na pewno naturalnie by wyszły jakieś konflikty, więc wtedy nie mam zamiaru się hamować. No dokładnie, właśnie sama teraz wspomniałaś o tych konfliktach, w tych walkach na freakowych federacjach właśnie to polega między innymi na tym, że są pewne konflikty załatwiane w klatce. Czy ty masz jakiegoś rywala, jakąś rywalkę, z którą byś chciała się zmierzyć i wyjaśnić jakiś konflikt? Jak to wygląda? No wiesz, no wszyscy wiedzą, że mam konflikt z Brodnicką od lat, że dostała prezent od sędziów w postaci zwycięstwa niby tam punktowego nade mną. No i od tamtej pory unika rewanżu, więc w boksie się nie udało. Mogłybyśmy sobie to wyjaśnić w MMA, ale z tego co wiem, powiedziała, że nie ma mowy, że w ogóle absolutnie nie wyjdzie ze mną do oktagonu i właściwie jej się nie dziwię, patrząc na to, jak sobie radziła, czy raczej nie radziła z Kamiszką, czy z Lil Masti, to też nie dziwię się, że nie chce wyjść do oktagonu z kimś, kto ma czym uderzyć. Natomiast poza nią nie mam już więcej konfliktów w tym środowisku, ale oczywiście zawsze jakieś mogą powstać, bo wielu tych osób jeszcze nie znam, natomiast jakbym poznała trochę bliżej, to może się okazać, że się z niektórymi nie polubię. A ty będziesz miała jakiś wpływ, chcesz mieć jakiś wpływ na dobór rywalki pierwszej, czy zostawiasz to szefom tej federacji, z którą się zwiążesz?
Tak, tak, ja chcę mieć coś do powiedzenia w tym temacie. Nie będę wybrzydzać, no ale też chciałabym, żeby to była atrakcyjna walka przede wszystkim dla kibiców, nie taka, która gdzieś tam zostanie zapomniana, więc chciałabym mieć, będę miała coś do powiedzenia, bo tak sobie negocjuję właśnie, żeby to ostateczne zdanie należało do mnie. Ewa, powiedz, bo tak sobie żartowaliśmy na Messengerze, że chciałby się zmierzyć z Jasiem Kapelą. Powiedz mi, czy to był tylko kompletnie żart, czy coś ci chodzi takiego szalonego po głowie? Nie, wiesz co, to nie był żart, bo właśnie tak jak mówię, w karierze bokserskiej wszystko było na poważnie i nie można było się pośmiać. Natomiast teraz, skoro już idę do freaków, to chciałabym porobić rzeczy, których kiedyś nie mogłam robić, których nie miałam możliwości robić i trochę się po prostu tym pobawić, pośmiać. No i jednym z takich pomysłów jest właśnie walka z mężczyznami. Natomiast jeśli chodzi o Jasia, to osobiście nic do niego nie mam. Chodzi bardziej o takie pragmatyczne sprawy typu, że na przykład ważymy tyle samo. Oboje mamy małe doświadczenie w MMA, bo ja jeszcze nie stoczyłam walki, on stoczył jedną, za chwilę stoczy drugą. I no ja co prawda mam to doświadczenie w boksie, więc to się mniej więcej wyrównuje. No i też jako lewicowiec raczej nie może odmówić walki ze mną ze względu na to, że jestem kobietą, bo to by była dyskryminacja, więc ja bym bardzo chętnie wyszła do takiej walki. Czyli możemy oficjalnie powiedzieć, że wyzywasz Kapelę do walki? Tak, tak, wyzywam go do walki. Mam nadzieję, że w najbliższą sobotę wygra. Jest to jego druga walka. Nie jest co prawda faworytem, ale w tej pierwszej walce też nie był, a zaprezentował się bardzo dobrze. Zniósł to psychicznie przede wszystkim dużo lepiej od swojego rywala. Wiele osób wskazywało Jasia przed walką na porażkę, a on zrealizował plan, wygrał przed czasem, nie pozostawił żadnych wątpliwości, więc uważam, że jak najbardziej, mimo że wiele osób, jak to słyszy, jak słyszę o pomyśle tej walki, uważa, że to żart, ale uważam, że tamtą walką zasłużył sobie na walkę ze mną i teraz mam nadzieję, że drugą też wygra i mogłabym się wtedy zmierzyć z zawodnikiem niepokonanym. Natomiast drugim takim pomysłem na walkę damsko-męską jest walka z Nitro i tutaj akurat przyszło mi to do głowy, dlatego że nie spodobało mi się to, co powiedział w jednym z wywiadów, że to było akurat po jednej z tych kompromitacji Brodnickiej w MMA, powiedział, że należy zdelegalizować boks kobiet, bo skoro pięściarka sobie tak beznadziejnie radzi w stójce, to należy to wszystko zdelegalizować, no i wiadomo, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie znał tej historii, nie wiedział, jak wyglądała tamta kariera, dlatego też może myśleć, że ona była rzeczywiście jakąś potężną pięściarką i tak wygląda ten poziom. A z drugiej jednak strony, ja się przez te lata nasłuchałam takich tekstów mnóstwo, bo wiadomo, że w Polsce, jeśli chodzi o boks, to no, mamy trochę jeszcze średniowiecze i takie teksty, że właśnie kobiety nie powinny boksować, że to nieestetyczne, że a w ogóle nie powinny się zajmować sportami walki. Słyszałam tak dużo razy, że no trochę mnie to teraz cały czas denerwuje i jeśli ktoś coś takiego mówi, to mogłabym mu udowodnić, bo ja uważam, że mogłabym go nawet wykończyć nawet w pierwszej rundzie, więc skoro już coś takiego powiedział, to mógłby pójść za ciosem i rzeczywiście pokazać, że nie tylko rzuca słowa na wiatr, ale jest gotowy też to udowodnić w oktagonie. To taka walka wasza, skoro Nitro powiedział, że należy boks kobiecy zdelegalizować, to myślę, że powinna właśnie się odbyć w oktagonie, ale tylko na zasadach bokserskich, prawda? Nie, może być też na zasadach MMA. Tutaj akurat jest mi to obojętne. On akurat ma już dwie walki za sobą, ale bardzo słabo się w nich prezentował, więc jestem pewna, że taką walkę bym wygrała i później mogę powiedzieć, że jestem za delegalizacją paralityków we freak fightach. Okej, Ewa, powiedz mi, wspomniałaś o tym, że w boksie wszystko było na poważnie, wiadomo, szermierka na pięści. Teraz chcesz się trochę pobawić w tej swojej sportowej karierze. Czy chodzi też o pieniądze? Wiem, że nie lubisz tego nazwiska, ale Ewa Brodnicka w rozmowie z moim kolegą Mateuszem Sobieckim po jednej z gal, już nie pamiętam której, powiedziała, że za takie walki dostaje 10 razy więcej niż za takie zwykłe rankingowe walki na galach w Polsce. Czy to też jest dla ciebie magnes, czy tylko ta zabawa góruje? No wiesz, każdy patrzy na pieniądze, to jest jednak nasz zawód, więc
jeśli by tam były zarobki takie same jak w boksie, to pewnie bym się zastanowiła. Pewnie wtedy bym wolała iść w bardziej w MMA sportowe. Natomiast rzeczywiście zarobki tam są wyższe i od tych bokserskich, mówię o polskich galach, bo na przykład, nie wiem, jak pojechałabym za granicę walczyć o pas, to też można dobrze zarobić. Natomiast tutaj można tyle samo dostać za dosyć łatwą walkę. Takie są właśnie, tak się to porównuje. No i pieniądze są ważne, nie mówię, że nie, każdy lubi je zarabiać, dlatego dla mnie to jest oczywiście duży plus, że w tych free fightach można dobrze zarobić. Okej, okay, Ewa, a w ogóle śledzisz jeszcze boks kobiecy w Polsce? Nie jest on zbyt mocno, że tak powiem teraz, na piedestale. Chodzi mi głównie o Laurę Grzyb, bo ostatnio bardzo fajny pojedynek z Kanadyjką. Kiedyś mieliśmy dwie mistrzynie świata, ja wiem, jak patrzysz na mistrzostwo Ewy Brodnickiej, ty byłaś mistrzynią, Ewa także była mistrzynią, teraz chyba tylko Laura może być taką zawodniczką, no i Sasza Sidorenko, tak, prawda? I to tylko te dwie zawodniczki. Tak, no na razie tylko one. Laura jest jeszcze młodą zawodniczką, rozwija się, idzie do góry, więc fajnie zobaczymy, dokąd dojdzie. Na pewno ma duży potencjał. Natomiast Sasza się ostatnio potknęła dosyć mocno i to dwa razy. No i nie wiem, o co chodzi, czy już się starzeje, czy jakoś wybitnie jej ta zawodniczka nie pasowała, bo no Sasza jest techniczną zawodniczką i powinna sobie radzić z takimi Serbkami, które mają tylko siłę, wydolność i determinację. Kiedyś myślę poradziłaby sobie z nią, a teraz na swoim terenie raz zremisowała, później przegrała. No i zobaczymy, jak to dalej będzie z jej karierą, bo to myślę, że ją dosyć mocno wyhamowało, bo gdyby wygrała tę walkę, to mogłaby nawet dostać pojedynek z Katie Taylor lub kimś, lub którąś z innych zawodniczek Herna. Natomiast no, na razie po tej porażce jest bez pasa i no, nie wiem, chyba nie wygląda teraz ta perspektywa dla niej za dobrze. A powiedz mi, tobie jeszcze po głowie chodzi boks? Są jakieś oferty? Tak, tak, wiesz co, ja dostaję cały czas propozycje wyjazdowych walk mistrzowskich. Dostaję ich w każdym roku kilka. W tym roku już miałam chyba ze 3 czy 4. Jakieś nazwisko możesz powiedzieć, czy top secret? No, mistrzyni świata, ona ma chyba WBC w wadze 69. Taka dziewczyna z Walii, z tamtych okolic. Kiedyś przyjechała do mnie na sparingi. Dostałam też propozycję właśnie w wadze 69 od Nataszy Jonas. Niektóre te propozycje są bardzo konkretne, już z datą, z pieniędzmi i tak dalej, a inne to takie wstępne zapytania. I nie mówię nie, jeśli będzie rzeczywiście wszystko się zgadzało, bo przede wszystkim będę miała czas na przygotowania, pieniądze będą dobre, będzie mi się podobało miejsce, to mogę jeszcze taką walkę wziąć. Natomiast jak ktoś szuka kogoś tak na zastępstwo, na szybko, na miesiąc przed, to nie, bo szkoda zdrowia na coś takiego i to nie jest tak, że muszę brać te walki. Mistrzynią świata już byłam, więc chciałabym oczywiście zostać jeszcze raz, ale to też nie jest tak, że jestem zawodniczką na początku drogi i nie mogę takich propozycji odmawiać. A powiedz mi, Ewa, jaki jest twój aktualny stan promotorsko-menadżerski? Czy ty jesteś sobie sama sterem, żeglarzem, okrętem? Czy ktoś odpowiada za twoje bokserskie interesy? Nie mam teraz kontraktu z żadnym promotorem bokserskim. W MMA nie jestem też z nikim związana formalnie. Jest tam taki kolega, który rozmawia w moim imieniu z federacjami, natomiast formalnie jestem wolną zawodniczką. Czyli te wszystkie takie oferty, jeśli chodzi o walki mistrzowskie w boksie, to po prostu dostajesz prywatnie, tak? No właśnie różnie to bywa. Czasami przychodzą na moje prywatne, jeszcze dostałam jedną propozycję w jeszcze wyższej wadze, ale to w ogóle nawet nie brałam tego pod uwagę, bo to już za dużo, 69 to dla mnie sporo, a wyżej nie pójdę. I niektóre jeszcze niestety przychodzą do mojego starego promotora, bo nie wszyscy wiedzą, że już nam to wszystko wygasło, że ten kontrakt nie jest już ważny, więc czasami to przechodzi przez niego. Okej, okay, Ewa, a powiedz mi, co poza sportem, bo jeszcze jak pracowałem w TVP Sport, to miałaś dołączyć do ekipy, tam pandemia chyba stanęła na przeszkodzie.
Czy jeszcze dziennikarstwo chodzi ci po głowie? Jak to wygląda? No, to jest dla mnie zawsze bardzo kuszące po zakończeniu kariery. Teraz ta kariera chwilkę mi się jeszcze przedłuży, bo chcę się spróbować właśnie w tym MMA, ale później jak już będę chciała pożegnać się ze sportem, to jest to oczywiście coś, co chciałabym robić. No i lotnictwo też chodzi mi po głowie, bo jednak to jest moja branża, którą bardzo lubię i tam też mam bardzo fajną propozycję pracy. A lotnictwo to co dokładnie w lotnictwie porabiasz? No, najbardziej lubię pracę na płycie, pracę pod samolotami, ale to też nie jest coś na długie lata, prawda? To jest coś, co można robić przez jakiś czas, natomiast jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, to lepiej tam, no po prostu nie jest to takie dobre dla zdrowia, więc lepiej to porobić przez jakiś czas dla pasji, a później osiąść w biurze. No i jak zakończę swoją karierę sportową, tę przygodę z freak fightami, to myślę właśnie już raczej o biurze jako kobieta w pewnym wieku. Okej, no to jeszcze na koniec wspomniałaś o tej przygodzie z freak fightami. Ta walka damsko-męska to będzie początek, powiedzmy, twojej przygody, ale chciałabyś ileś walk stoczyć? Masz sobie jakiś taki cel sobie postawiłaś, czy to wyjdzie, co wyjdzie? Chciałabym stoczyć, jeśli zdrowie pozwoli, około 3 walk, może nawet więcej. I no wiadomo, jestem jednak ambitna, traktuję to jako zabawę, ale wiem, że jak już zacznę, to będę chciała zostać mistrzynią tej federacji, do której pójdę. No a jeśli chodzi o te walki damsko-męskie, to z tego co wiem, w Polsce były 2 jak do tej pory i kobiety wypadły w nich bardzo, bardzo słabo. Przegrały szybko, właściwie nawet nie podjęły walki, to wyglądało jak egzekucja, dlatego jestem ciekawa, dlaczego tak wyszło, czy to chodziło właśnie o te zawodniczki i można to zrobić znacznie lepiej, czy po prostu jest to jakaś bariera nie do przeskoczenia i bardzo chętnie się przekonam, jak to jest. Bo one akurat walczyły również z przeciwnikami, którzy nie są związani ze sportami walki, więc można by było przewidywać, że jednak jakaś tam walka zostanie nawiązana, ale no niestety kobiety tam się zupełnie nie sprawdziły. Dla ciebie takie damsko-męskie pojedynki to nie byłaby nowość, bo przecież wy pięściarki bardzo często sparujecie z mężczyznami. Oni nie zawsze dają z siebie maksa, ale też widziałem kilka takich sparingów, gdzie panowie podrażnieni po otrzymaniu jednego czy dwóch ciosów, to czasami tam było grubo. Tak, rzeczywiście. W boksie tak było, że z powodu małej ilości zawodniczek trzeba było sparować z chłopakami. Poza tym to jest też taka sprawa szkoleniowa, że jak przyzwyczaisz się do przeciwnika szybszego, silniejszego i takiego, który ci może zagrozić w każdym momencie, to później w ringu z dziewczynami wydaje się to łatwiejsze. No i teraz w MMA jest bardzo podobnie. U mnie akurat w klubie, w Akademii Walki są tam może czasami na treningach trzy dziewczyny, ale wiadomo, że jesteśmy w różnych kategoriach wagowych, więc też najczęściej sparuję z chłopakami. Okej, Ewa, no to powiedz mi w takim razie na koniec, czego ci życzyć na tej nowej przygodzie w karierze swojej, twojej sportowej? Przede wszystkim zdrowia, czyli tego, nad czym nie mogę zapanować, i ciekawych wyzwań, tak, takich właśnie walk, które i sportowo będą ciekawe, i marketingowo. Myślę, że jak dojdziesz do takiego damsko-męskiego pojedynku, to będzie głośno. No i mam nadzieję, że przełamie tę złą pasę kobiet. Myślę, że kto jak nie ja, jak ktoś ma to zrobić, to tylko ja. Dokładnie. Mam nadzieję, że pseudonimu nie zmieniasz. Tygrysica wychodzi do klatki. No na razie jeszcze o tym nie myślałam. Może zostać, wiesz, pasuje akurat tygrysica w klatce. To idealnie, idealnie. No dobrze, Ewa, bardzo ci dziękuję za rozmowę, no to czekamy na debiut. No i mam nadzieję, że już do zobaczenia tam pod klatką na wielkim wydarzeniu. Tak, mam nadzieję, że już niedługo. U mnie przygotowania już rzeczywiście nabierają tempa, więc lada dzień, lada chwila będę gotowa do tej pierwszej walki. Super, to dziękuję bardzo i dzięki. Powodzenia. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, cześć.